że tak. To sprawiedliwe. Troszeczkę z dzisiejszym. Módl się za nas. Polska wyrasta jako kraj, który zaczyna właśnie w regionie mieć tę szczególną rolę, o którym mówi się, że jest krajem bezpiecznym, którym jest krajem dobrze zarządzanym i który jest krajem, który dla wielu grup interesów zaczyna być solą wody, bo oto skończył się ten czas. Posłuchajmy fragmentu tej właśnie wypowiedzi pani premier rządu Beaty Szydło. Opozycja, która... Tak, Beata Szydło. ...jakąś debaty politycznej, publicznej w Polsce, nie mając dla Polaków żadnej oferty programowej, nie mając dla Polaków żadnej oferty merytorycznej, postanowiła, że zgłaszając ciągle wątpliwości wobec członków rządu, będzie próbowała w jakiś sposób w przestrzeni publicznej zaznaczyć swoją obecność. Tyle tylko, że zaczynam się zastanawiać nad pewnym faktem. Dlaczego najczęściej... Kroki. Padło cierpliwość. Sytuacja jest dramatyczna. Ukraina potrzebuje pokuty, postu i zaprzestania. Ja zostaję na stanowisku, tak zdecydował Sejm. Wcześniej premier Beata Szydło broniła swojego ministra. Posłuchajmy fragmentu tej właśnie wypowiedzi pani premier rządu Beaty Szydło. Okazuje się, że lokalna opozycja, która przyjęła niszczącą... Aha, to może się tak nagrać też cicho. W Polsce nie mając dla Polaków żadnej oferty programowej, nie mając dla Polaków żadnej oferty merytorycznej, postanowiła, że zgłaszając ciągle pytanie wątpliwości wobec członków rządu, będzie próbowała w jakiś sposób w przestrzeni publicznej zaznaczyć swoją obecność. Tyle tylko, że zaczynam się zastanawiać nad pewnym faktem. Dlaczego najczęściej zgłaszany wotum nieufności jest wotum nieufności wobec ministrów odpowiadających w rządzie Prawa i Sprawiedliwości za bezpieczeństwo? Dlaczego rozmowa o bezpieczeństwie polskich obywateli? No tyś moja Beata Szydło, dziewico. Dlaczego zawsze, się kiedy rozmawiamy o tym, co trzeba zrobić, tam nie można nic przygotować się bezpiecznie? A to trzeba go sobie wozić, no. Żeby a tak patrzę, czy na godzinę to wozi. Obiadny. Ja wożę obiady sobie, nie. No, zawsze wtedy rodzi się u was agresja i szczyt. Dlaczego to robicie? Dlaczego uderzacie w bezpieczeństwo polskich obywateli? Ona nie normalna. A kto jest normalny? Nikt nie jest rzeczywiście normalny. To nikt nie nagrywa. Zjednoczony Donald Trump. W tej chwili przybywają głowy państw, które będą brały udział w bardzo ważnym wydarzeniu, jakim jest konferencja Trójmorza. I będzie to również rozmowa o bezpieczeństwie. Nie tylko o bezpieczeństwie Polski, ale również o bezpieczeństwie regionu. Bo dzisiaj Polska wyrasta jako kraj, który zaczyna właśnie w regionie mieć tę szczególną rolę, o którym mówi się, że jest krajem bezpiecznym, którym jest krajem dobrze zarządzanym i który jest krajem, który dla wielu grup interesów zaczyna być solą wody. Bo oto skończył się ten czas, kiedy można było Polskę lekceważyć, a nie liczyć się z polskimi obywatelami. Ten czas się skończy. I traktuję właśnie ten wniosek jako efekt pogłębiającej się ostatnio frustracji wynikłej z odsunięcia przez Polaków Platformy i PSL władzy. Frustracji tym, że Polacy zdecydowali się na skutecznych polityków dbających o nasz kraj i jego mieszkańców, a nie o swoje własne partykularne interesy polityczne. Mieliśmy do tego właśnie doskonały przykład w ostatnim sobotę. My rozmawialiśmy o Polsce, o projektach na przyszłość, o rozwoju, o nowoczesnej Polsce, a wy rozmawialiście o Prawie i Sprawiedliwości. Mówię o tym z troską, dlatego że Polska potrzebuje również opozycji.
ale opozycji konstruktywnej, która potrafi spierać się właśnie na argumenty, rozmawiać o programach i debatować merytorycznie. Dzisiaj w Polsce takiej opozycji, co z przykrością stwierdzam, nie ma. Mniej więcej Beata Szydło, proszę Państwa, tak wygląda. Który zajął się rzetelną pracą nad realnym zwiększeniem poziomu poczucia bezpieczeństwa w Polsce. I robi to skutecznie. Sumiennie i konsekwentnie odbudowuje to, co przez 8 lat zostało zniszczone przez koalicję Platformy i PSL. Stanęła koło filaru i to się robi zdjęcie w internecie. Przez 8 lat waszych rządów zlikwidowaliście... Ale komentarz jest taki, że Polska racja stała. Zlikwidowaliście ponad połowę wśród istniejących wtedy posterunków policji. Z 817 zlikwidowaliście ich 418. Zlikwidowaliście Sudecki i Karpacki Oddział Straży Granicznej. Tylko ona może... To wy używaliście policji... Proszę o spokój. ...tej niezwykle ważnej służby stojącej na straży bezpieczeństwa wewnętrznego Polski do antagonizowania niewygodnych dla was grup społecznych. Zamiast bronić obywateli, wysyłaliście ich do walki z tymi, którzy ośmielali się was krytykować. Przypomnijcie sobie choćby wspomnianą już tutaj akcję Widelec, skierowaną przeciwko kibicom piłkarskim. Dziś to wszystko się zmieniło. Ludzie biją polskiej policji brawo, tak jak było to podczas Światowych Dni Młodzieży. I dzisiaj co najważniejsze, Jan Kowalski jest tak samo równy wobec prawa, jak Donald Tusk czy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie chcieliście uchwalić ustawy antyterrorystycznej, ani nowelizować ustawy o policji. Tym samym prawie pozbawiliście nasze służby i policję możliwości działań operacyjnych. Prawie, ponieważ dzięki skuteczności działań ministra Błaszczaka już w tej kadencji te przepisy zostały wprowadzone. I dzięki nim, między innymi ustawie antyterrorystycznej, z Polski wydalono osoby, które były podejrzane o związki z organizacjami terrorystycznymi. Dzięki tej ustawie minimalizujemy w Polsce ryzyko zamachów terrorystycznych. Eliminujemy zagrożenia ze strony ludzi przeżartych ideologią dżihadu. Spójrzcie na ulice Francji, Niemiec, Szwecji czy Anglii. Instrumentalnie i politycznie wykorzystujecie śmierć Igora Stachowiaka, domagając się dymisji ministra Błaszczaka, chcąc w ten sposób pozbyć się najlepszego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od lat. Minister Błaszczak wyciągnął konsekwencje względem osób odpowiedzialnych za to nieszczęśliwe wydarzenie. Ta sprawa jest wyjaśniona. Ta sprawa nigdy nie powinna się była zdarzyć. I konsekwencje będą wyciągnięte. Policja jest od tego, aby chronić obywateli. I musimy doprowadzić do tego, ażeby również wyciągnąć te wnioski, by to w takim stopniu wyszkolić polską policję, ażeby bezpieczeństwo Polaków było jak najwyższe i by takie zdarzenia nie miały miejsca. Ale dzisiaj, jeżeli traktujecie w ten sposób, jeszcze raz chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, ta śmierć boli nas wszystkich. I jeszcze raz chcę wyrazić wyrazy współczucia dla rodziny Igora Stachowiaka. Ona nie powinna się była zdarzyć. Ale ona nie powinna się była zdarzyć, tak jak również 42 takie przypadki w czasach, kiedy wy rządziliście. Jeżeli Państwo sobie życzycie, to ja przypomnę. Czerwiec roku 2009 na komisariacie w Kłobucku ginie młody mężczyzna. Nie ma żadnej reakcji MSW, mimo że rodzina wnosi prywatny akt oskarżenia. Marzec 2009 na Kłobucku. Dwóch funkcjonariuszy patrzy, jak ich pijany kolega bije zatrzymanego. Oprócz reakcji lokalnego komendanta nie ma żadnych działań ze strony szefa MSW. Zwrócę się teraz do pana przewodniczącego Schetyny. Był pan szefem MSWiA w tym czasie, kiedy te wydarzenia miały miejsce. Co pan wtedy zrobił? Podał się pan do dymisji? Według pana teorii powinien pan się zdymisjonować już pięciokrotnie.
idźmy dalej. Ale idźmy dalej. Reszta rządów Platformy. Ta Grabowska to jest jakaś psychiczna chyba, albo ona poszła szukać sobie pracy. No. Albo co, no głupi babo. No ale ona też mówiła, bo ona jest głupie zarejestrowana, że też do ochrony potrzebują tu w elektrociepłowni Wola. Ja mówię, słuchaj, no w takiej kluczowej instytucji to przede wszystkim wymagają. Bo to tam pewno wszędzie, wiesz, tam te pójki. No a po drugie w tych czasach, no w takim miejscu to trochę niebezpieczne. Bo znajdzie się jaki wariat, no, wiesz. Właśnie. Ja bym tam się zastanowiła. Ja uważam, że budować najlepsze ludzi, wiesz, halowski, głupokilce, no. Gleba, swoiście ludzie. Trzeba się posilać, się ludzka, nie? To mi się bardzo podoba. Naprawdę. Ja ci coś powiem, ona jest tak głupia, ona ciągle coś jakieś łapa. Ona jak w elektrowni ciepłowni Wola, ona tam wejść, przejść, wyjść wąt. No tak, tam na każdym kroku kurczę. Wiesz, opowiedz nie poplata, ale się zupę nie będzie mogła poplachać. To się, jak ktoś się dobrze ustawi, to ze 3 godziny w nocy można się przespać. No, no a tu te 3 godziny to dużo dają, albo pokazuje. A tam, no niestety, na pewno nie będzie takiej możliwości. A 24 godziny po zachodzie, no, to ja nie wiem. Wiesz, że ktoś by tak... Ale jak ona jest głupia i ambitna, no to... Więc ja mówię, wiesz, to trzeba przewidzieć pewną sytuację. No. Może być tak albo no. Tak. A na parking, ja mówię, na parkingu to jesteś jak na widelcu. Tylko możesz siedzieć. Oczywiście. Nie widzą. To nic nie może. A się obserwuje tej pokrycie. Ona głupia jest. I tylko budowa. Ja tutaj na parkingu miałam kolegę taki koło Mareczka. To Mareczek nawet nie widział, gdzie ja chodzę. I taki fajny chłopak, ale on mówił, że on się tutaj bardzo boi, kto tutaj do mnie przychodzi, no bo to wiadomo, że to nie jest jego parking. I, a tutaj to w ogóle do budy nie można przyjść nikomu. To do tego. A tu się ma od 18-19 na jakiś pięty spokój. Już niczek nie musi. Tak. Ten to się kiedyś czekiał, że ja czytam. Ja mówię, no a co ja mam się na nim gapić? No tylko, a to pani, proszę, ja mówię, proszę pana, jak to zrobić? Bo ty nie rozumiesz, ty powinna się na nim patrzeć. No, a to się a nie patrzę. W książkę, to właśnie no. Wtedy, kiedy czytasz, to wtedy, kiedy on nie widzi. A no. Wtedy, kiedy on widzi, to ty czytasz, to ty nie myślisz logicznie. Nie, no więc ja już teraz biorąc pod uwagę, kiedy można przyjechać, no to ja... Przecież ci płacą za to, że ty się patrzysz na nich, żeby wódki nie wnieśli, żeby to... A w książkę się patrzysz, to już się nie patrzysz na nich. Ja i tak ty... wszystko widzę, jak ktoś przechodzi do... Jakbyś nie miała mózgu, no to przecież o czym on mówi? On mówi o tym, że ty masz ich pilnować, no. Tak jak ja ich pilnuję, nie muszę, ja tam... Pilnować, no jak ty możesz ich pilnować, jak ty książki przyjechałaś czytać? No daj spokój, on będzie miał całą litanię i będzie górą. Jeszcze i tak się lituje nad tobą, bo widzi, że jesteś w letargu.